Dobra, temat był na grupie, zdjęcie kota. Mam nadzieję, że udało Wam się go naszkicować. Zaczniemy sobie od malowania na początku tutaj tła. Jak sobie zwrócicie uwagę na zdjęcie, zdjęcie jest ostre na głowie kota, tak? Ostra jest głowa kota, końcówka tutaj łapki, końcówka tej łapki. Natomiast im dalej od głowy, to jest bardziej takie zamazane, jest ten efekt bokeh. Bardzo, oraz tło, więc najpierw spróbujemy namalować właśnie tło, tutaj tułów, łapki, tą łapkę i delikatnie zaznaczymy sobie głowę kota, a potem będziemy się skupiać i wyostrzać tutaj ta część, która dla nas jest tutaj najważniejsza, na którą zwracamy uwagę patrząc na akwarele, czyli właśnie oczy, wokół oczu, nos, to co, na co zwracamy uwagę. Zaczynamy od malowania tła. No, można sobie spryskać tutaj spryskiwaczem górę kartki. Można też użyć pędzla. Spróbuję takiego większego pędzla wziąć i sobie tutaj zmoczymy. Zmoczymy sobie tą górę. Jeszcze sobie tylko. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o malowanie tutaj wąsów i ewentualnie jakichś tutaj delikatnych włosków, które są białe na głowie, można się bawić płynem maskującym, można też się bawić tutaj nie znaczy pozostawiając białą kartkę papieru. Natomiast tego tu jest niewiele, więc posłużymy się po prostu później białym kolorem i zaraz Wam pokażę, tylko sobie odnajdę. No ja używam tej białej ekoliny, także ta ona jest kryjąca, więc myślę, że spokojnie nam tutaj te włoski, te wąsy, wibrysy w zasadzie pozwoli namalować. Jeśli chodzi o kolorystykę, no ja postaram się malować to w takiej kolorystyce, jaką wcześniej użyłem do malowania. Tak jak mówiłem wcześniej, szukujemy sobie różne brązy. Ja będę używał tutaj tego brązu żółty z Werony 111, ochra 114. Siena Indian 120, czerwona ochra 115, potem tutaj mam jeszcze taki ochra brązowa 129 i taki fajny granulujący tutaj brązowy kolor 128. Jeszcze może nam się uda tutaj użyć tego 360 GT z Aquariusa. Oczywiście ultramaryna francuska do przyciemniania i do ciemniejszych rzeczy. No i myślę, że tyle. Zaczynamy od tła. Tutaj mamy pobawmy się troszeczkę tutaj tym tłem. Muszę troszeczkę przyciemnić. Nie mam ciemniejszego, więc muszę sobie to troszeczkę przyciemnić ultramaryną.
tło musi być jednolite, więc starajmy się, żeby nam nie wyschło, dlatego też cały czas sobie spryskujemy tą kartkę, żeby nam nie wyschło. Dobrze. Mieszamy sobie tutaj parę tych kolorów brązowych i jedziemy. Możemy sobie też tutaj troszeczkę podnieść tą kartkę, gdyby nam to spływało. Tutaj mamy jakiś jaśniejszy kolor. Jeśli chodzi o futerko, które ta część tutaj, jak będziemy trzymać tą mokrę, tutaj potem damy troszeczkę wody, ona nam wejdzie tutaj w to ciemniejsze tło i zakończy nam, będzie takim zakończeniem dla tego futerka tutaj. Także to za chwilkę to będziemy robić, tylko ważne jest to, żeby nam ta część tutaj nie wyschła. Także póki to nam nie wyschnie, możemy się bawić kolorami. Cały czas to spryskujemy. Jest takie ciemniejsze, więc troszeczkę weźmiemy, pomieszamy to jakiś z brązów z ciemniejszą ultramaryną, to przyciemnić. Tutaj mamy też mniej więcej na wysokości góry łapy, też mamy ciemniejsze to, więc też sobie tutaj przyciemnimy. Dobrze. Okej. Troszeczkę sobie podnieśmy naszą kartkę od siebie i spróbujmy sobie tutaj te jeszcze tam jakieś plamy świetlne, niech będą, nie wiemy co tam jest. Możemy sobie tutaj troszeczkę to zmodyfikować to tło, żeby było bardziej takie bardziej, żeby się więcej na nim działo. Łączenie mamy tu ciemniejszą, więc to musimy przyciemnić. Ok. Przepraszam. Dalej. Za chwilkę zerknę, czy są jakieś pytania, bo nie umiem tak, nie mam włączonego, tylko mam na komputerze motyw, który maluję, więc nie widzę, co tam piszecie. Ale teraz nie za bardzo mamy na to czas, ponieważ musimy się postarać to tło zrobić jak najszybciej, żeby nam to po prostu nie wyschło. Starajcie się to właśnie w ten sposób. Tutaj też mamy ciemniejsze, więc przyciemnimy sobie tutaj tą.
Jak się nam nie uda, no to możemy jeszcze raz to spróbować powtórzyć, ale za pierwszym razem, jak malujemy tło i farba jeszcze nie wyschnie, no to jest ona taka najbardziej, to jest najbardziej jednolity kolor. Widać, że nie ma tam żadnych poprawek, także warto sobie to tutaj przyciemnimy, bo chodzi o to, musimy sobie tutaj przyciemnić tą część, dlatego że jak sobie zobaczycie na zdjęcie, tutaj są te wąsy, one muszą być w miarę widoczne, więc tą część tutaj sobie przyciemnimy. Oczywiście spryskiwacz i cały czas moczymy to. Dobrze. Tutaj jeszcze zrobię takie błyski, bo tam są jakieś lampy, takie błyski tych lamp z tyłu, więc może to się uda właśnie w ten sposób zrobić. Spróbujmy sobie troszeczkę kartkę podnieść do góry, żeby nam się ładnie to pozlewało. Może troszeczkę w lewo, w prawo. Ok. No, mam nadzieję, że mamy. I teraz tak, jak mamy ten moment, kiedy nie mamy to jeszcze wyschnięte, spróbujmy sobie tutaj, gdzie mamy to w nasze futerko, dołożyć tutaj wody. Tak. Delikatnie kartkę podnosimy od siebie do komputera. Tak jak tutaj miałem Państwo macie. Przepraszam. Spróbujmy sobie tutaj dodać troszeczkę wody. To nam umożliwi zrobienie. No bo tutaj w tym momencie, żeby udało nam się odtworzyć ten boher, tak? Czyli to rozmycie, no to te dalsze elementy, dalsze fragmenty, które tutaj są, no muszą być niewyraźne. Jedyną możliwością, żeby to zrobić, to musimy rozmyć tą farbę. Dlatego póki jeszcze mamy to mokre, próbuję tutaj sobie to rozmyć. Możecie sobie dodać do wody, pomieszać tą wodę z białą farbą. Ja używam takiego półkryjącego, tego białego chińskiego 101. On daje taką fajną, znaczy widać po prostu, jak ta woda się wchodzi na ten ciemniejszy kolor. Także spróbujcie sobie z tym białym to zrobić. Teraz zobaczycie, o co mi chodzi. Stworzy nam się tutaj takie fajne futerko. Jeszcze mamy takie fragmenty, więc tutaj sobie dołożymy tej białej. Okej, tak. Tak naprawdę, jak użyjecie tego białego, on nie będzie go widać za chwilkę. On straci te swoje właściwości. Także to jest bardzo fajne. Tutaj nam się też fajne przejście już zrobiło. Za mocno troszeczkę do góry. Suchy pędzel i suszymy sobie tutaj tą farbę przy tej końcóweczce. Czyli suszymy pędzel, myjemy go w wodzie i suszymy tutaj. Thank you.
Wymawiamy sobie tutaj tą farbę. Możemy sobie te prążki gdzieś tutaj wydobywać. To musimy sobie to zaznaczyć mocniej. Zbieramy tą farbę. Dół delikatnie jest jaśniejszy. Już mamy to przejście. Obmalowujemy sobie tą łapkę. Futerko białe, więc do tego zmiękczymy to troszeczkę tutaj wodą. Powstały tutaj na kartce mi powstały takie zagłębienia, gdzie mi się ta farba zbiera, także muszę to niestety jeszcze tą farbę wylać. Lepiej. Tutaj coraz jaśniej jest w dół. Na razie to jest tylko taki szkic, tak? Na razie okay, tutaj też jest troszeczkę brązu. Możemy tutaj też gdzieś ten brązowy tutaj też gdzieś położyć. Nie wiem, jak tam wam idzie malowanie. Czy jesteście mniej więcej na tym samym etapie co ja? Ja to jeszcze bym chciał troszeczkę, póki to mam suche, że mokre jeszcze, przyciemnić tutaj tą część, tak jak jest na obrazku, więc wezmę sobie jeszcze troszeczkę ultramaryny, wezmę sobie tu jeszcze troszeczkę sepi. No i tutaj będę starał się jeszcze troszeczkę to przyciemnić, kartka troszeczkę od siebie i spróbuję, póki jeszcze mogę, póki to tu jeszcze jest mokre, to troszeczkę jaśniejszy kolor. Tutaj będzie bardziej. Tutaj też włoski będą nam jakieś wychodzić w tej części, więc dobrze by było, żeby tutaj było trochę ciemniej. Tu mamy też ciemniej, więc to też przyciemnimy z tej strony.
Tu jest białe futerko. Niestety mi ta farma weszła, więc zmywam sobie to wodą i zbieram suchym ręczniczkiem. Tutaj też mamy mieć białe futerko, więc dokładnie to samo robię. Tutaj tak samo. Tutaj tak samo nad łapką. Tutaj też jest. Dlaczego tak się bawię tutaj? No zależy mi na tym, żeby to, ta część tutaj tego tyłu kota była jak najbardziej taka płynne przejście, żeby było, tak? No potem tego już nie będziemy mogli niczym nie będziemy mogli tego niczym naprawić, zmienić. Chyba że dodamy białej farby, no ale wtedy nie będziemy mieć już tutaj takiego fajnego efektu, więc starajcie się to przejście tutaj, tego te futerko, które tutaj przechodzi, żeby było delikatne. Dobrze. Tutaj sobie też trochę rozmiękczymy. Tutaj też jest jeszcze jaśniej. I tutaj też sobie te brzegi zmiękczymy troszeczkę, żeby było to. Okay. Dobrze. Nie wiem jak u Was. Wydaje mi się, w miarę jestem zadowolony, powiedzmy, z tego tła u góry. Teraz zajmiemy się kotkiem. Dobra. Teraz nasz kotek, jeśli chodzi, tak jak powtarzam, jeśli chodzi o łapkę, tą część łapki, pyszczek kota i tą część łapki, one są wyraźniejsze. Natomiast reszta jest mniej wyraźna. Dlatego też spróbujemy sobie tutaj najpierw no, pokolorować, tak? Czyli nałożyć tutaj kolor, mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, jak to malować. Tutaj mamy też takie fragmenty, gdzie są te włosy. Myślę, że też to możemy zrobić później tą ekoliną. Tutaj mamy też, tu jest ciemniej, ale na razie to jeszcze tylko tak bardzo ogólnie. Tu mamy gdzieś te, no to też musi być trójwymiarowe, więc dół będzie ciemniejszy. Troszeczkę sobie przechylmy pracę i dół jest ciemniejszy kota. Tutaj wychodzą te prążki. Ale później się jeszcze będziemy bawić z tym, więc na razie delikatnie. Tu mamy teraz prążki. Póki to jeszcze mamy mokre, możemy sobie je gdzieś tutaj namalować. Tutaj mamy też
Tutaj mamy też, dobra. Świetnie. Tutaj możemy już te włoski gdzieś zaznaczać delikatnie, żeby one były widoczne. Okej, dobra, tu mamy. Świetnie. No i doróbmy jeszcze troszeczkę tych. Myślę, że na razie możemy mieć tego kota właśnie w ten sposób. Później będziemy go przyciemniać, jak będzie potrzeba. Tu jeszcze delikatnie rozmiękczymy to. Dobrze. Ok. Tutaj mamy łapkę. Jeśli byłby trochę ciemniejsze, to potem będziemy przyciemniać. Na razie. Dobrze. No i teraz tak, zacznijmy sobie. Może też o tą, jeszcze tą może łapkę spróbujmy, czy to jest taki fajny kolor brązowy. Tutaj tu jest ciemniejsze później i wąsy. Okej. Tutaj jest też ciemniejsze, więc delikatnie przyciemnimy już. Pyszczek jest biały, futerko jest tutaj trochę ciemniejsze, więc tu mniej więcej idzie to w ten sposób. Okej. Teraz tak. Nos. Nos, no, ja akurat wezmę ten Siena Indiańska 120, jakoś mi tutaj pasuje. Spróbujemy sobie tutaj to
na razie tylko naszkicować. Bo ten kolor rzeczywiście na temnosie jest inny niż... Okej. Okay. Potem przychodzi taki bardziej... bardziej zielonkawy. Tutaj są te jasne wokół oczu, więc to jasne futerko wokół oczu, więc to sobie tutaj zostawiamy. A to obmalowujemy. Tutaj będziemy mieć ucho, się zaczyna, które jest jaśniejsze, więc żebyśmy sobie nie przesadzili tutaj z tymi kolorami. Ok. Tutaj też mniej więcej dotąd jest. Tu nawet nam wchodzi taki kolor. Możemy sobie jeszcze tutaj tego. Tu ma taki bardziej rdzawy kolor. Gdzieś tu jeszcze mu troszeczkę przychodzi. Tutaj do oka, wokół oka. Spryskamy sobie tutaj to, żeby zachować, żeby nam się to ładnie nie było ostrych przejść. Teraz troszeczkę mniejszy pędzel wezmę. I tak, tu jeszcze mamy, tu już są inne kolory. Tak, ale tu. Tak, tu jest jaśniejsze. W tym miejscu mamy już. Zaczyna się ucho. Okej. Rozmiękczymy sobie tutaj te białe futerko. Nie ma takiego z tego przejścia. Można sobie pędzel i suszyć ręczniczka. Okay. Skoro tu już jesteśmy przy tym nosie, jeszcze nie jest on wyschnięty, to musimy go trochę przyciemnić tutaj, tak żeby on był taki trójwymiarowy, więc to musimy parę takich ciemniejszych uderzeń brązu dać. Nos nie jest zamoczony, końcówka nosa, tak? Zamoczona jest tylko ta część, dlatego będę to mógł sobie teraz tutaj. Czyli tu mamy ciemniejsze. Potem przechodzi w taki inny kolor.
teraz też. Na razie jeszcze nie wygląda jak kot, ale myślę, że za niedługo to uda nam się. To jest tak jak z człowiekiem, jak malujemy twarze, jak nie. Przyciemnimy sobie tutaj troszeczkę ten. To jest to też ciemniejsze. To jest też ciemniejsze. Też się to później jeszcze będziemy to poprawiać kilka razy, ale na razie chciałem, żebyśmy mogli. No i spróbujmy, tu jeszcze mamy teraz, jak mamy jeszcze mokre na mokre, to zróbmy sobie te, zaznaczmy sobie delikatnie prążki, żeby nam się to ładnie rozmyło. Tutaj możemy to troszeczkę tak przyciemnić. Dobrze. Tutaj mamy końcówka ucha, która jest taka jaśniejsza, więc możemy sobie to spróbować delikatnie brązowym zrobić. Tu nawet troszeczkę różu mamy. Strony. Możemy sobie też tutaj ten róż gdzieś dodać.
środek. Tu mamy ciemniej. No i tutaj są te włosy. Później się pobawimy troszeczkę tą okoliną. Na razie środek wypełnimy, żeby uchwycić trójwymiarowość tego ucha. To samo z tej strony, tu mamy troszeczkę, tu jest też ciemniejszy, okej. Jeśli chodzi o wąsy, no to zrobimy je później, nasze wąsy, te takie ciemne plamki, które tutaj wystają, z których wyrastają wąsy, to za chwilkę. Na razie, póki mam jeszcze mokre, to tutaj są takie załamane. Z tej strony tak samo. Myślę, że nosek już możemy sobie też delikatnie namalować. No później będziemy nakładać ciemniejsze kolory, więc na razie zobaczymy, jak wyschnie. No wokół tego ciemnego nie zrobię, bo mi się to tutaj wszystko pomiesza. Co jeszcze możemy? Myślę, że możemy obmalować oczy. Obmalować sobie oczy. Zacznijmy od makijażu naszego kota, czyli tego ciemniejszego tutaj, tej obwódki. Jak się przyjrzymy oczom, to one są zielone, więc spróbujmy, znaczy zielone, no tak, takie brązowo-zielone. Spróbujmy sobie je tutaj takim kolorem zielonkawym potraktować wokół. Nie wiem, czy taki. Może taki. Na końcu oczywiście namalujemy źrenice, no bo one są najciemniejsze, więc bez problemu będziemy mogli pokryć wszelkie rzeczy, które wyjedziemy tutaj naszym. Nawet troszeczkę zrobię bardziej takie. Dodam troszeczkę 353, to jest taki pomarańczowy w zasadzie. Okay. Tak samo tutaj. Dochodzi prawie do końca. Dobrze, myślę, że tak będzie ok.
No i tutaj możemy ten uśmiech, możemy też tutaj delikatnie już dorobić. On tutaj jest tak. I też możemy go już tutaj dołożyć. Proponuję teraz suszarka i suszymy. Zerknę tylko, jak tam wam idzie. Teraz próbujemy sobie namalować źrenicę. Na razie weźmy sobie ten kolor, który jest najjaśniejszy. Czyli nie malujemy jeszcze je najciemniejszym kolorem. Tylko takim, który stworzy później wrażenie, że one są wypukłe. Te oczy, czyli... Okej. Starajmy się oczy, źrenice, nos, tą część malować bardzo dokładnie, ponieważ w akwareli no, będziemy przede wszystkim na tą część zwracać uwagę w pierwszej kolejności, więc to musimy mieć. Starajmy się to równo zrobić. Okej. Tak. Dobra, no jak już mamy źrenice namalowane, no to już ten kot jest, widać, że to jest kot. Potem znowu sobie za chwilkę to przesuszymy. Zwróćcie jeszcze uwagę na tą część przy nosie. To możemy sobie już też obmalować. Tutaj mamy ciemniejsze, więc tutaj możemy sobie to już obmalować. Tutaj mamy. Staramy się to zrobić tutaj dokładnie. Myślę, że na razie tyle. Tutaj delikatnie chyba też możemy sobie to pociągnąć. Proszę Państwa, to co teraz mamy, to jest tak naprawdę pierwsza warstwa, tak? Im więcej tych warstw nakładamy, ten kolor, ten pigment, który mamy, nam się zaczyna zmywać. I efekt niekoniecznie musi być taki, jaki byśmy chcieli uzyskać, więc tych warstw nie możemy za dużo nałożyć. Teraz spróbujemy sobie... namalować wąsy. Teraz, czy wąsy? Nie, no to później. Przesuszymy sobie teraz te oczy, dobra? Idę sobie wymienić wodę. Jeżeli macie też brudną wodę, też to zróbcie.
żeby był bardziej taki, no, żywsze, żeby te kolory były. Zaczniemy sobie troszeczkę, zaczniemy sobie od nosa. To jest to, że w akwareli no, ten kolor, który mamy, no, w pewnym momencie nam blednie. Czy tak naprawdę nakładam na to kolor brązowy, taki bardziej wyrazistszy. Gdzieś już tutaj szukam jaśniejszych kolorów. To sobie tutaj rozmyjmy i zajmijmy się teraz oczami. I nosem. Przód nosa przy końcówce jest ciut ciemniejszy, więc możemy sobie tutaj to przyciemnić. Czyli tutaj sobie, no lepiej może ultramaryną, końcóweczkę. Przyciemniamy sobie tego nosa. Bok tu jest ciemniejszy. No i tutaj już możemy sobie ciemniejszym brązowym namalować delikatnie te włoski, które tutaj są. Tu jest ciemniejsze. Więc to muszę sobie
Tu jest ciemniejszy. Tutaj niestety mi się zamalowało. Tutaj do tego momentu jest taki biały fragment. Nie wiem, czy to mi się uda. Czy to mi się uda jeszcze uratować? Spróbuję to wymyć. Może się uda. Dobrze. Teraz oczy. Ciemniejszy kolor i jedziemy oczy. Obmalowujemy sobie tutaj. Teraz drugie oko. I możemy sobie tutaj już w środku tego oka przyciemnić, żeby ta gałka oczna była trójwymiarowa, czyli tą część mamy tutaj ciemniejszą. Tą część mamy tutaj ciemniejszą, mniej więcej tak. Okej, tutaj też obmalowujemy. Ultramaryna i czarny rzymski, źrenice. W nich się odbija też światło, więc możemy oczywiście się później pobawić też kolorem po prostu białym, no ale spróbujmy na razie bez, może się uda.
poświęćmy tym oczom maksymalnie dużo czasu, ponieważ, jak to się mówi, oczy są zwierciadłem duszy, więc musimy je wydobyć tutaj, duszę tego kota. Nie wiem, czy widać, mam nadzieję, że widać tutaj ten błysk w tym oku. Na razie nie używam w ogóle białego koloru, ale pewnie trzeba będzie później jakieś tam elementy, taki błysk z białego dać, ale to na końcu. Dobrze, jak macie jakiś cienki pędzelek. Mój niestety już się troszeczkę wyrobił. Będę musiał kupić nowy. Środek oka jest ciemniejszy jeszcze, więc delikatnie go przyciemniam. No i tyle. Okay, myślę, że oczy są w miarę ok. Teraz do oczu będziemy dostosowywać resztę kolorów, czyli jeśli chodzi o kontrast. Tu jeszcze nam zostało troszeczkę tego nosa, więc próbujemy. Nos mamy płaski, więc musimy też go zrobić troszeczkę dół. Nosa jest ciemniejsze troszeczkę. Więc to sobie tutaj delikatnie przyciemniamy. I tutaj zostawiamy sobie taki jaśniejszy. No, jaśniejszy kolor. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że
Można sobie trochę spryskać kota. Oczy już pewnie wyschły. Wtedy nie będzie takich dużych kontrastów. Będzie łatwiej nam malować sobie tutaj te prążki. Tu mamy ciemniej. Tutaj też idzie prążek jeden. Okej. Teraz tutaj też jest prążek. Tak naprawdę teraz szukamy kolorów. No musimy znaleźć te kolory, jeśli chodzi o kota. Gdzie ma ciemniej, gdzie ma jaśniej. Tutaj jest ciemniej przy oku. Więc to musimy tutaj też zaznaczyć, żebyśmy uchwycili trójwymiarowość chałki ocznej. Okay, teraz lewa strona. Tu jest ciemniej. Tu już jest delikatnie wszystko zamazane tutaj, więc też nie wchodzimy w szczegóły. Szczegóły tylko malujemy wokół, blisko oczu. Tu mamy teraz końcówki, gdzie będą wibresy wychodzić. Możemy sobie tutaj już te kropeczki zrobić. Tak samo po prawej stronie. Od razu inaczej kot wygląda, jak domalowujemy mu niektóre fragmenty. Tu jest jeszcze ciemniej przy tym oku. Tutaj też jest ciemniej. Troszeczkę większy pędzel i przyciemniamy tył kota, głowa. Tutaj starajmy się
zostawić taki, starajmy się zostawić jasny, jasną część, ponieważ to jest, jak się przyjrzymy, to tam są włoski. Na dole mamy, jak się kończy ucho, to tutaj na dole mamy cień tego ucha, więc spróbujmy sobie już namalować. Możemy sobie spryskać główko tam. Tutaj też to popryskajmy, żeby nam się fajnie to zmyło. Rozmyło. Dobra, tu mamy teraz główko tam. Tu są włoski, możemy się bawić, żeby je tam delikatnie pędzlem wydobywać, ale użyjemy do tego ekoliny. Wydaje mi się, że wtedy będzie to po prostu szybciej. Możemy siebie troszeczkę lekko przechylić od siebie. No i przyciemniamy sobie tutaj. Najciemniej jest na dole. I tutaj już sobie weźmiemy ultramarynę i ultramaryną z brązem przyciemnimy sobie to. Mniejszy pędzelek, spróbujmy sobie tutaj troszeczkę tych włosów wydobyć, czyli póki jeszcze oczywiście mamy to mokre wszystko. Teraz tak, w tym miejscu mamy futerko jaśniejsze, ale łapka jest ciemniejsza, więc tutaj musimy to przyciemnić, żeby nam ta główka wyszła do przodu. To możemy zrobić brąz z ultramaryną. Tutaj mniej więcej mamy pyszczek.
i pazurki. No i jeszcze musimy uchwycić łapkę, kolor tej łapki. Jest taka brązowa tutaj. No to... Tutaj już się to nam coraz bardziej rozmywa, więc tutaj się już nie skupiamy na szczegółach. Tu mamy ciemniej. No i tutaj spróbujmy. Te włoski już tutaj gdzieś wychodzą, więc delikatnie to. Myślę, że jeszcze możemy poprawić te pazurki, bo one są takie ciemniejsze tutaj. I tutaj pod łapą też jest ciemniej. Tu są jeszcze jakieś prążki. Dobrze. I jeszcze niestety musimy się zająć uchem. Ono tu jest jeszcze ciemniejsze. W zasadzie jest najciemniejszym punktem w tej akwareli, więc musimy go niestety przyciemnić. Z tej strony również.
To też jest tutaj ciemne, ciemniejsze, więc spróbujemy to przyciemnić. Dobrze. Oko. Ciemniej. Jaśniej. Jeszcze ten nos trochę płaski wyszedł, więc musimy tutaj troszeczkę to przyciemnić. Tutaj. Szukam jeszcze takich fragmentów, gdzie dodaję trochę koloru. To możemy troszeczkę przyciemnić, żeby nie było tutaj białego takiego żywego. Okej, tutaj tak samo ciemniej. Oko musi być w tym oczu dole, więc ono musi być. Tutaj musi być ciemniej troszeczkę pod okiem. Okej. Zostaje nam jeszcze tutaj do zrobienia troszeczkę ten nosek jeszcze podkreślę z przodu, żeby był taki bardziej krwisty. Dobra. Spróbujmy tutaj jeszcze na tej łapce dodać jakieś włoski, żeby ona była na pierwszym planie. Żeby uchwycić ten efekt właśnie taki. Myślę, że jest ok. Teraz druga łapka. Druga łapka. Brązu troszeczkę to damy sobie tutaj. Ona jest trochę zamazana, więc możemy. Tu jest to załamanie. No i tutaj mamy nasze prążki. Nie muszą być dokładnie zrobione. I tu jest mocno tą stronę. Okay.
Tu jest troszeczkę ciemniej na dole to futerko, a jeszcze jest ciemniejsze przy uchu. Spryskujemy sobie tutaj łapkę, żeby przejścia były bardziej rozmyte. No i pozostaje nam jeszcze tutaj na dole namalować cień. Mniej więcej on idzie z tej strony w tak. Więc to musimy sobie tutaj, no to sobie tutaj jeszcze przyciemnimy. Dół łapki też jest ciemniejszy. Możemy domalować delikatnie pazurki. Tu jest ciemniejsze. Jak się przyjrzymy, jeśli chodzi o cień, on jest również, początek cienia jest mocniejszy, natomiast potem jest coraz bardziej rozmyty. I to możemy też tutaj wykorzystać. To się da zrobić. Ok. Teraz mamy cień pod kotem. Musimy sobie go poprawić troszeczkę ten styk kota z podłożem. Przyciemnimy sobie to troszeczkę jakimś ultramaryną połączoną z jakimś brązowym. Tutaj również sobie to poprawię, bo później będziemy mogli sobie to... Teraz dodajmy sobie troszeczkę koloru tutaj wody. I powinno nam się to tutaj ładnie rozmyć. No i tutaj jeszcze mamy jakieś, pewnie on gdzieś tutaj leży na czymś, no trudno powiedzieć. Możemy sobie tutaj jakieś takie fragmenty materiału czy czegoś domalować. Ok, dobra, teraz nam zostały jeszcze tylko szczegóły do namalowania, czyli wąsy i uszy. Do tego użyjemy ekoliny. Tu jeszcze ja przynajmniej tego nie mam namalowanego, spróbuję to poprawić. Tu jest troszeczkę różowego, takiego ciemniejszego w tym uchu, w środku ucha, więc spróbujmy. Ja sobie to spróbuję tutaj domalować i zaraz zajmiemy się włoskami.
Dobrze. Ekolina. Wstrząśniemy sobie ją troszeczkę gdzieś na boczek. Parę kropelek. Zanim zaczniemy oczywiście malować, suszymy sobie całą akwarelę. Dobrze, cieniutki pędzelek i malujemy wibrysy. One aż tutaj sięgają, więc... Jeżeli tutaj w tej części zrobicie sobie ciemniejsze, to te wibrysy ładnie wyjdą, one będą bardziej widoczne. Nie muszą być idealne, może mogą być przerwy, pamiętajcie, że za grubo, troszeczkę za grubo, za gruby pędzel mam niestety. Starajcie się to tam gdzieś cieniej zrobić. Jedna strona i druga strona, aż tutaj jeden dochodzi. OK. Teraz jak mamy tę białą farbę, możemy również zrobić błyski w oku, czyli w ten fragmencie, gdzie ewentualnie, żeby je ożywić troszeczkę te oczy. Czasami się nam okno odbija w oku, czasami po prostu jakieś źródło światła. Dzięki temu oczy będą takie bardziej naturalne. No i zostały nam tu jeszcze włoski na... Która godzina? No, prawie 2 godziny minęło. Zostały nam tu jeszcze włoski na... Jeśli chodzi o ucho. Spróbujmy sobie też parę tych włosków tutaj robić. Cieniutki pędzelek. Jak tutaj mamy teraz ciemno za tym uchem, to ładne te włoski. Ładnie te włoski wyjdą. Nie musi to być idealnie biały kolor. Możecie go delikatnie zbrudzić. Pamiętajcie, że tam jest troszeczkę mniej światła. Więc i z drugiej strony. Nie zapomnijmy o tych włoskach, które wystają
mniej więcej z tego fragmentu. No i tu jeszcze takie małe włoski są, można się pobawić tutaj delikatnie. Nie za dużo. Tak, żeby ostrość była taka bardziej wyrazistsza, ale nie za dużo. Troszeczkę jeszcze podkolorować pod tym. Jeszcze mamy też. Okej. No i poprawię sobie tutaj to białe, bo umknęło mi to tam. Zalało się wodą, więc nic nie wymyślimy. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Wam się tutorial, to łapka w górę. Zapraszam też do subskrypcji. Zapraszam również na moją stronę internetową www.galeriaakwareli.pl.